Awe! Witam wszystkich serdecznie na kanale ZSRR Reaktor. Wy spróbujcie ogarnąć, co się dzieje na ekranie, a tymczasem wyjaśnię, że dziś robimy tier listę mocy moich klonów. To jestem sławny, pisze Twister. Po prostu Maru mówi cześć wszystkim. Istnieje 5 kategorii klonów. Najsilniejsze są siła cyklonu, że zyskuje miaro cyklona. Syrop klonowy. Klony bardzo nie lubią, kiedy przerabia się je na syrop klonowy. Stop killing clones to make a maple syrup, mówiąc po angielsku. W środku mamy kloni goni incoming, co oznacza taką w miarę typową siłę klona, ale jest to wciąż klon dość silny i w przypadku walki może jednak nas troszeczkę dać tutaj wycisk. Następnie jest Clone Wars, klon warsztatowy, troszeczkę ucięło, przeciętny, taki siły przeciętnego człowieka i są na parę hitów, choć wolą pieguski, to są klony te, co prawda najsłabsze, nie znaczy, że najgorsze wcale. Uwaga, teraz muszę wzbudzić w sobie śmieszność na żywo, co nie będzie proste. Zacznijmy od najbardziej podobnego klona. Gdybym nie wiedział, że to ja, pomyślałbym, że to ja. I ten klon pochodzi z okładki albumu Dub Dogs, to jest, rozumiem, grupa tworząca muzykę i właśnie ich płyta nazywa się Techno Prank. Ta płyta jest do przesłuchania na YouTubie i właśnie na okładce znajduje się taki człowiek, Techno Prank, prawie jak Techno Blade. Taka prosta tutaj animacja. Posłuchajmy, jak to brzmi. Jest to raczej dość randomowy klon, który prawdopodobnie dość przypadkiem nawiązał współpracę z Dub Dogs, dubbingujące pieski. Myślę, że to dobry początek. Gatman z Anonymous. Więc na jednym z reportaży mamy przedstawiciela organizacji Anonymous, ale nie znamy jego zdolności. Z drugiej strony Gat. Gat to są jakby wnętrzności, a Gatman, czyli jakby człowiek wnętrznościowy. A dlaczego? Ponieważ jest hakerem i wchodzi do środka. Więc wydaje mi się, że jako że on jest informatykiem, zastanawiam się, czy warto dawać go do kloni goni, ponieważ kloni goni zakłada, że klon za tobą goni, a informatycy, jak wiemy, siedzą. Czy macie jakieś przemyślenia na temat Gatmana, gdzie byście go umieścili? Człowiek flaki, dokładnie. Lud zdecydował, że będzie syrop klonowy. Czuć się obrażony o tekst o informatykach? Nie. Zarób 15 tysięcy i śmiej mi się w twarz. Wampir z filmu Co robimy w ukryciu? Więc tego wampira podesłał Basia. A właśnie, nie zapomniałem wspomnieć, że Dub Dogs tego klona zaproponowała Zuza. Myślicie, że jest na tym samym levelu co Dioda? Z drugiej strony wampiry boją się czosnku, krzyży, światło słońca je niszczy. Dlatego nie wiem, czy dałbym go do kloni goni incoming, czy raczej syropu klonowego. Posiłkuję się wami, jak zawsze. Tak jak wampiry posilają się ludźmi, ja posiłkuję się ludźmi. Ale z drugiej strony, wiecie co, on nie ma włosów. Jak uczy Biblia, historia Samsona, siła tkwi we włosach. To jest wampir, ma pewnie 500 lat, jest dość stetryczały. Zeus go nienawidzi, ale to w sumie tyle. Niekoniecznie, Saitama jest łysy. Nie, Saitama po prostu wciągnął swoje włosy do środka głowy. I teraz stał się totalną jednością z własnymi włosami, dlatego jest taki potężny. Ten klon, jego tożsamość jest nieznana, pokażę wam skąd on się wziął. As a metalhead, what is your favorite drink? Więc to jest po prostu zdjęcie jakiegoś kolesia pijącego piwko z brzydkim czerwonym napisem jako metalowiec, jakie jest twoje ulubione pićku. Nie wiem czemu po angielsku ta konstrukcja jest gramatyczna. As a metalhead, what is your favorite drink? Czyli what is your favorite drink as a metalhead? Jakby rozumiem, że w domyśle jest, że to my jesteśmy metalheadem, natomiast ta konstrukcja sugeruje jednocześnie, że to pićku jest metalheadem. W każdym razie tak, jest to dość typowy klon pijący sobie piwko. Myślę, że ma siłę przeciętnego człowieka. Dałbym go do klon warsztatowy. Kolejny jest, też jest metalhead, też metalowiec. Vark Vikernes. Wiemy, że oni oboje są metalheadami, natomiast to jest jakiś, no, przeciętny, szary metalowiec, natomiast to jest Vark z zespołu Surzum. Więc zasługuje, żeby być przynajmniej tier wyżej. Natomiast zastanówmy się, czy powinien być jeszcze tier wyżej. Ja robię te klony pod względem siły, ale możecie robić ich pod względem tego, jak ich lubicie. Możecie robić tier listę klonów Surreaktora pod względem tego, jak uważacie, że poradziliby sobie jako operator betoniarki. Możliwości są naprawdę nieograniczone. Na pełnym obrazku Warg ma taki śmieszny key baseballowy z takimi kolcami. Cyklon. Siła cyklonu. Cyklon. Siła cyklonu, pisze Kylie, twoja mama i czytu czytu. Większość osób pragnie, aby Warg znalazł się w sile cyklonu, więc proszę bardzo. Może tak nazwać swoją płytę. Might of the Cyclone. Kolejny klon, więc możecie go nie kojarzyć, ale jest to dość ciekawa persona. Pokazuję wam już jego historię. Norwek Aleksander Selvik Wenkszol, nie umiem niestety czytać norweskich nazwisk, więc pewnie przeczytałem to źle, urodził się ze zdeformowanym biodrem. Przed operacją korygującą poprosił lekarza, aby mógł zabrać wyciętą część ciała do domu. Tam fragment swojego biodra zjadł z zapiekanką ziemniaczaną, pijąc przy tym wino. Żeby tego było mało, całość nagrywał i wykorzystał jako pracę zaliczeniową na studiach artystycznych. Twierdzi, że jego biodro smakowało jak dzika owca. Klony w Norwegii, niestety podczas procesu
klonującego, coś się stało z jego biodrem. Na szczęście, no życzę swoim klonom jak najlepiej, jeżeli są miłe. Cóż, skoro smakuje jak dzika owca, to znaczy, że tak naprawdę ten klon może mieć domieszkę DNA owcy. Klon na tyle nieobliczalny, że jest w stanie zjeść kawałek swojego ciała, co prawda po operacji, a jednocześnie ma w sobie trochę z owcy. A nie zapominajmy, że kto ma w sobie trochę z owcy, ma trochę sobie wilka. Umiejętność transformacji w owce wydaje się być dość pozytywnym kolesiem. Jest tak pozytywny, że kiedy tylko cię zobaczy, zacznie za tobą gonić, aby opowiedzieć ci zarąbistą historię tego, jak zjadł swoje własne biodro. Pewnie potrafi się regenerować, pisze twoja mama. Rzeczywiście, jeśli jesteś w stanie się regenerować, ale tak wiecie, łamiąc zasadę zachowania masy, to w praktyce masz nieskończone źródło pożywienia. Właściwie ty jesteś nieskończonym źródłem pożywienia. Co prawda to byłoby trochę bolesne, ale tak, byłbyś w stanie sam wykarmić wioskę. Po prostu odcinaj sobie nogi i pozwalaj, żeby odrastały. Jeżeli będą odrastać bardzo szybko, wasza wioska jest ustawiona, co prawda w dalszym ciągu będzie cię boleć, ale tym bardziej będziesz bohaterem. I powiedzmy, że jest to przydatna umiejętność, ale bardziej jako support, gdyż na przykład swoją drużynę mógłby wspomóc za pomocą jedzenia, gorzej jeśli ktoś byłby weganinem, ale tak, odnoszę wrażenie, że jest pozytywnym ziomeczkiem. Dam go do Kloni Goni Incoming. Dobra, Asahi z Haikyuu. Fandom Haikyuu, krzyczcie razem ze mną. Więc, zostało to zaproponowane również przez Basię, nie jestem pewien, czy to była ta sama Basia, co zaproponowała Vampira. Haki musi mieć dobrą kondycję fizyczną, więc co najmniej Kloni Goni Incoming. Ma moc determinacji, pisze Fedora K. Asahi jest totalnym szefem, pisze Helior Dusk. Rozumiem. Umówmy się, chcemy, żeby fandom Haikyuu myślał o nas dobrze, więc obecnie dam go obok syropu klonowego. Wyobraźcie sobie, co gdyby Asahi i Gutman mieli razem dziecko. Posiadłoby z jednej strony sprawność fizyczną, z drugiej strony możliwość programowania i być może ich dziecko byłoby na tyle potężne, że mogłoby się nawet dostać do siły cyklonu. Słuchajcie, aż dam Gutmana, żeby się patrzył wprost na naszego Asahiego. Więc tak, Asahi syrop klonowy. Dalej, Edward Kenway z Assassin's Creed. Tomel pisze klon warsztatowy. Sanrus pisze syrop. Jak był młodszy, to wpadł do kociołka z ukrytymi ostrzami i teraz jest raczej silny niż słaby. Zakładamy, że nie ma swojej ekipy. Dobrze, damy Edward Kenway do Kloni Goni. Klon jako drzewo. Bardzo ciekawa ciekawostka. Acer Platanoides, bardziej znany jako Norway Maple, czyli norweski klon. Maple to klon. Ale co my tu widzimy? Acer. Czy to nie jest przypadkiem firma tworząca laptopy? Klony są bardzo ważne, jako drzewa. Dlatego, że z nich pozyskujemy właśnie syrop klonowy. Gdyby nie klony jako drzewa, syrop klonowy byłby pozyskiwany ze zwykłych klonów. Jak mogliśmy pić syrop klonowy i patrzeć sobie potem w lustro, w oczy? Więc klony są bardzo spoko. Mojang, dodajcie klony do Minecrafta, gdyż widziałem, że fanowsko zostały dodane. Wygląda całkiem fajnie. Istnieje mod, który pozwala na klonów pozyskiwać syrop klonowy, bardzo ciekawie. Więc powiedziałbym, że tak, jeśli jest jakaś lista, w którym klon jako drzewo mógłby się załapać, zdecydowanie będzie to syrop klonowy. Zresztą, kurczę, podejdźcie z gołymi rękami i spróbujcie rozwalić takiego klona. Nie sądzę, żeby to było takie proste. Dalej, książę z Samsala Grimm, z odcinka z Królewną Śnieżką. Z tego, co zauważyłem, jest to raczej dość typowy książę, nie ma jakichś niesamowitych dokonań. Dałbym go, są na parę hitów, choć wolą pieguski. Mam wrażenie, żebym go rozwalił. On ma lepszą brodę. No, ma dość potężną brodę. Klon do cyklonu? Ale wtedy to już nie będzie klon, tylko cyklon. Jerome Waleska, obecnie znany jako Jerome z Szary, zaproponował klona z bajki. Dobra, ktoś musi być w paru hitach, więc umówmy się, to jest postać z bajki dla dzieci. Co on może zrobić? Powiedzieć nam dobry morał na koniec odcinka? No, szanuję, ale to jest lista siły. Rakan z League of Legends zaproponowała Maru. Nie jestem super obeznany z League of Legends, ale swój research zrobiłem. Wiem, że Rakan jest nazywany uwodzicielem, ponieważ jest w stanie uwieść każdą pannę, chociaż jego serce należy tylko do Ksajach. Jest magicznym wojownikiem, który chodzi topless, generalnie dość potężny. Nic dziwnego, że jest moim klonem. Powiem tak, gdybyśmy ja i Rakan stanęli w szranki, nie byłby mi w stanie nic zrobić. Nie wyrządziłbym nawet najmniejszej krzywdy. A to dlatego, że nie stawiłbym się na pojedynek. Kupiłbym bilet na Ukrainę i wiódłbym życie farmera, licząc na to, że Rakan mnie nie znajdzie, ale myślę, że co najmniej syrop klonowy. Robiąc research, oglądałem sobie prezentację Rakana na jakimś kanale League of Legends i tam było, że Ku Rakana to jest coś tam i tak Kurakana, Kurakana, Kurakan. W tym momencie, gdyby na liście znajdowałby się Rurczak Kurczak, stworzyłbym jakieś ciekawe takie smooth przejście, że skoro jest Kurakana, to Rurczak Kurczak, ale ponieważ nie ma go, przejdźmy do tego klona. Jest to klon, który znajduje się na reklamach Vistula University. To jest zdjęcie zrobione na Woodstocku, tu jestem prawdziwy ja, a tu jest mój klon. Dobra, włosy ma takie trochę Magda Gesslerowe, trochę jak zupka chińska, chociaż ładne, ale ten klon wygląda tutaj bardziej jak ja, niż ja.
co jest piękne. Natomiast nie wiemy nic o jego zdolnościach, poza tym, że się sprzedał i promuje Vistula University. Ma dość fajne włosy, z tego powodu nie daje go na parę hitów, ponieważ wiemy, że we włosach jest jednak siła, a jego są dość okazałe, więc klon warsztatowy, myślę, że to jest dobre dla niego miejsce. Co tymczasem piszecie? Pamiętajmy, że to reklama na żaglu, on potrafi w wodę. Owszem, żagiel jest na statku, który jest na wodzie, ale sam żagiel należy do żywiołu wiatru. On czuje wiatr, gdzie? Wiatr we włosach. To jest czad surreaktor. Czad surreaktor? Pleonazm. Właśnie, to jest klon, który ma w sobie trochę DNA Magdy Gessler. Co nie ukrywajmy, jednak stawia go wyżej, gdyż Magda Gessler posiada moc latających talerzy. NASA bada latające talerze, Magda Gessler je tworzy. Więc skoro tak, myślę, że kloni goni incoming będzie tutaj odpowiednie. Larry Sally Face. Więc robiłem research i wiem, że Larry na pewno potrafi headbangować, więc możesz dostać lepa z jego włosów, który będzie headbangować. Poza tym jego potężny nos sprawia, że gdy on praktycznie kręci głową, to cię nim uderza. Co? Myślę, że nie stawia go zwykłym Clone Wars. Z drugiej strony, to jest mały spoiler, ale z tego co wiem, Larry jest potem duchem i może cię wtedy opętać i na przykład zmusić cię, żebyś zrobił coś niezręcznego przy wszystkich swoich znajomych, a potem nagle cię opuścić i zostawić cię tylko z tym, jak już na ciebie patrzą. What the heck? Więc jest to dość przerażające, gdyż uderzenie beach slap z jego nosa, czy też dostanie headbangiem, no da się przeżyć, ale jednak upokarzające sytuacje społeczne są czymś, czego nie damy rady znieść. Z drugiej strony Larry wydaje się zbyt miły, żeby zrobić nam klonigoni, ale nie aż tak potężny, żeby dać go na syrop klonowy, więc co sądzicie, moi drodzy, co sądzicie? Larry ma nos jak perła ze Steven Universe, pisze Sanrus. Moralny support, syrop, syrop, cyklon, on jest potężny, wykrywa duchy. Klonigoni, warsztat, cyklon, on umie w metal. Rzeczywiście, on ma żywioł metalu. Moralny support jest bardzo ważny. Powiedziałbym, że może nawet zasłużył na syrop klonowy, ponieważ syrop klonowy jest dobry i Larry też jest dobrym chłopakiem. Może tą logiką powinniśmy się kierować. Mac Miller. Nie słuchałem nigdy za dużo Maca Millera. Nawiązanie do tego, że przypomina on mnie, pojawiło się już w pierwszej surreakcji na komentarze i w jego tym takim, zwłaszcza to zdjęcie, które mam, taki trochę niezręczny wyraz twarzy bardzo mi mnie przypomina i zrobiłem mały research jego muzyki i na przykład w piosence Self Care jest on zamknięty w trumnie, ale nie przejmuje się tym i odpala papierosa, co już świadczy o tym, że ma on dość duży pasek życia, bo komu jest potrzebny tlen. Następnie w piosence Surf jest sklonowany mnóstwo razy, co jest bardzo znamienne, bo w teledysku jest sklonowany, klon jest sklonowany, a piosenka nazywa się Surf. Surf! No, jest to też dość jest to dość charakterystyczne dla niego, tak jakby dosłownie rzucał mi wyzwanie. Surreaktorze, patrz na to. Prawda, teraz Mac jest już świętej pamięci, pokój jego duszy, ale swego czasu tak, to było wyzwanie w moją stronę. No i w piosence Good News też było sporo klonów, więc Mac zdecydowanie nie wstydził się swojego klonowego dziedzictwa. Lecimy dalej, tak, racja Maru. Dobra, dajemy go do Clone Wars, dlatego że Mark Miller, nie ukrywajmy, miał pewien warsztat muzyczny, więc klon warsztatowy będzie bardzo spoko dla niego. Dalej, koleś z teledysku Mindless Self-Indulgence Shut Me Up. Na większości ujęć mnie tak bardzo nie przypominał, zresztą był bardzo prześwietlony, więc ciężko było też zobaczyć dokładnie jego rysy twarzy, no i miał taką charakterystyczną fryzurkę, natomiast były ujęcia, gdzie rzeczywiście widziałem w nim trochę siebie i mam wrażenie, że byłbym w stanie zrobić bardzo podobną minę. Więc ten koleś zachowuje się jakby wypił 30 monsterów, walnął kilku klientów na swojej zmianie, potem coś robi, że bierze maszynę do skanowania, którą rozwala ludzi, więc kloni goni incoming to jest minimum. Powiedziałbym, że jest dość silny, ale jednocześnie jego niezrównoważenie doprowadzi do jego zguby. Dlatego nie dam mu syropu klonowego. Myślę, że na przykład taki Larry by go zheadbangował, Rakan by do niego doskoczył, bo Rakan ma tę możliwość takiego szybkiego doskoczenia, by go beach slap z tego skrzydła. Gatman też by coś zrobił, no i Asahi w ogóle byłby zbyt szybki, żeby dać się laserowi ze skanera tego kolesia. Więc jest on dość klonem, na którego warto uważać, ale chodzi po prostu, że kolesie wyżej w tej liście są jednak potem. Dalej, klon w odcinku TV Gry, w odcinku o tym, co gracze robią w kreatorach postaci. Generalnie nie znamy jego historii, gdyż jest on tylko w zasadzie pustą powłoką stworzoną w kreatorze. Nie jest wiadomo nawet, czy ktoś kiedyś zagrał tym klonem. Mam nadzieję, że tak. Nadałoby mu to godności, natomiast obecnie dam go obok księcia w Są na parę hitów, choć wolą pieguski. A tak, chciałem jeszcze powiedzieć tylko, że tego klona z TV Gry podesłała Karolina, bardzo dziękuję. Kolesia z Mindless Self-Indulgence podesłała Elżbieta. Edwarda Kenwaya nadesłał Bartosz. Dalej, koleś
kiedyś zaproponowany przez Jan Wicza, typek z Fullmetal Alchemist, ale skoro tak, to prawdopodobnie zna alchemię, ale mówiąc szczerze, nie podoba mi się. Nie każdy Fullmetal Alchemist jest od razu alchemikiem, może być on przeciętnym kolesiem, chyba że ktoś tutaj kojarzy, tak, kojarzę go, to jest ta postać, co pojawiła się w 50. odcinku na 3 sekundy, uwielbiam ją. Daję go do klon warsztatowe, jako że jest mała szansa, że zna alchemię, więc wolę nie dawać go do... jest na parę hitów. Dalej, Yasuhiro Hagakure z Danganronpy. Pan Danganronpy, proszę o osławienie tego filmiku i wysłanie znajomym. Więc niektórzy twierdzą, że wygląda jak ja, niektórzy nie, że jak ja. Na pewno na tym konkretnym arcie mnie przypomina, gdyż wygląda tutaj na takiego pewnego siebie zdeterminowanego, czyli dokładnie moje cechy. Yasuhiro Hagakure jest super licealnym jasnowidzem, też super jasnowidzem, jednak ma tylko 33% trafności swoich przewidywań. Co znaczy, że na pewno nie przewidzi tego, że rozwaliłbym go na kanapki, dokładnie, rozwaliłbym go nie na kawałki, ja bym go rozwalił na kanapki. Potem odciąłbym jego dredy i sprzedałbym dredziarzom, żeby sobie ponosili. Więc generalnie jest na parę hitów dla mnie Yasuhiro, sorry, taka jest prawda. Klon z filmiku Najsilniejszy klon na świecie został podesłany przez Ole już parę lat temu na Facebooku Surreakcji. To jest koleś, który wstrzymał i wprawił w ruch pociąg, więc nie wiemy, czy posiada jeszcze jakieś zdolności poza potężną siłą, nie wiemy, jaka jest jego osobowość i jego na przykład staty charyzmy czy inteligencji, chociaż publicznie wstrzymywał i wprawiał w ruch pociągi, więc charyzma musi być dość wysoko, więc zastanawiam się pomiędzy syropem klonowym a siłą cyklonu. Może moce magnetyczne, proponuje Janwicz. To też jest możliwe, że tak naprawdę on nie ma super siły, tylko moce magnetyczne, co sprawiałoby, że byłby nie tak groźny. Zależy od otoczenia, bo jeśli wokół byłoby dużo metalu, no to wiadomo, że miałby wielką przewagę, ale powiedzmy gdzieś na środku pola, gdzie raczej nie byłoby tyle metali, jedynym metalem byłby on, no to raczej nie byłoby to aż takie trudne. Tutaj twoja mama proponuje też, że on może mieć moce psychiczne i tak naprawdę to nie jest super siła, tylko on to maskuje jako super siłę. No powiem, moce psychiczne są lepsze niż super siła, gdyż wynagradzają, a przy okazji pozwalają ci poruszać rzeczami na odległość. Więc zastanawiam się, czy nie dałbym go do siły cyklonu. Siła cyklonu. Zresztą, skoro ma moce psychiczne, to jest jak tornado, czy też śnieżyca z One Punch Mana, gdyż tam były takie siostry esperki, jedna była tornado, druga była śnieżyca. Cyklon pasuje do tego zestawu. Dalej, Arno. Kompletnie nie kojarzę tego kolesia, ale podoba mi się, jak wygląda. Więc z litości, że dam go do klon warsztatowy. Dalej, klon z filmu Dreams, inspirowanego Salvadorem Dali. Generalnie jest sobie taki film, który przedstawia podróż przez surrealistyczny świat, który jest 360, czyli możesz sobie obracać kamerką. I w pewnym momencie jest koleś, który siedząc po turecku lewituje w powietrzu, jest taki kolorowy i sobie tam po prostu siedzi. I faktycznie mnie przypomina. Ten koleś został zaproponowany przez Emile. W gruncie rzeczy widzę go jako takiego kolesia, który ma super potężną moc, bo umówmy się, chilluje sobie lewitując w surrealistycznym świecie inspirowanym Dalim. Z drugiej strony jego słabością może być to, że nie do końca jest materialny i nie może długo przebywać w naszym świecie. Natomiast w świecie snów jest takim kolesiem, który cię odwiedzi i nie chcesz z nim walczyć w świecie snów, bo świadomy sen wtedy ci nawet nie pomoże. Albo ma psychiczne moce, albo jest lekki i wisi na nitce. Rzeczywiście, jeśli jest lekki i wisi na nitce, to znaczy, że jest bardzo lekki. Jeśli jest lekki, to jest lekki. Wtedy jest na parę hitów. Ale zakładam, że umówmy się, surrealistyczny świat Dalego to nie jest miejsce dla mięczaków. Okej? Jeśli idzie ci słonie na wielkich szczudłach, nawet nie możesz sprawdzić czasu, ponieważ twoje zegarki się topią. Więc myślę, że skoro ten koleś mimo wszystko na nitce czy nie na nitce, ale po prostu tam chilluje, to znaczy, że to wszystko go już jakby nie rusza. Posiada moce, które mu na to umożliwiają. Czy jak ma moce magnetyczne, to znaczy, że może kontrolować inne klony. Klony równa się metale. Nie do końca, bo ja nie jestem metalem, mimo że mam długie włosy. Niektóre klony są metalami, na przykład warki, wtedy jest w stanie je kontrolować. Z drugiej strony nie byłby w stanie kontrolować klonu. Salvador Dali, surreaktor zabrali. O, randomowy typ zaproponował Arno. Słuchajcie, został nam ostatni i niestety nie sprawdzimy dzisiaj Discorda, bo czekają już na mnie z hamburgerem i to nie jest żart. Jezus Chrystus z obrazu Kromskiego, ale ten konkretny obraz zaproponował Szymon. Ja myślę, że tu jest potrzebna nowy tier. Literally God. Wiecie, jak to jest? To my mamy być naśladowcami Jezusa. To my mamy być jego klonami, więc tym bardziej, literally God.
To w sumie tyle. Podoba mi się to, jak wyszła tier lista. Jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł na coś innego, co możemy tier listować, dajcie znać. Cóż, to nagrywaliśmy oczywiście na live'ie na drugim kanale Aktor Traktor. Link do tier listy będzie znajdował się w opisie. Możecie oczywiście tych panów wszystkich robić jak chcecie, czyli możecie ich robić pod względem siły, możecie robić ich pod względem uroku osobistego, pod względem tego, jak bardzo ich lubicie. A ja tymczasem się z wami żegnam. Czat ma ostatni moment, aby pożegnać się na filmiku. Więc do zobaczenia. To tyle.